No, siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z Ghostwire Tokyo. Nie będę niepotrzebnie przyciągać. Zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam, drodzy widzowie, miłego oglądania. Jedziemy. Po poprzednim odcinku żeśmy oczyścili tą świątynię. Co mamy dzisiaj do zrobienia? Jakiś pewnie quest poboczny żeśmy sobie zrobili. Tu mamy jakiś questik, nie trzeba daleko iść. Zanim zrobię questa kolejnego głównego, to zajmę się tymi pobocznymi. Okej. Okay. Zaginione tanuki. Do Tokio przywędrowało niedawno stado tanuki, ale wszystkie się rozpierzchły i pogubiły. Ich szef potrzebuje pomocy w ich odnalezieniu, dlatego rozglądaj się za tymi sprytnymi stworzeniami, gdy będziesz przemierzać Shibuya. Tylko nie te czynności. To krzesło, na którym siedzisz, to ta wielka miska ramenu, który zamierzasz zjeść, ten dziwny znak drogowy, który wydaje się być zupełnie nie na miejscu, to wszystko mogą być przemienione tanuki. Ojejku. Jeszcze ten quest długo będzie trwał. Szukajcie w tej świątyni czegoś, co ma ogon. Aha, tylko w świątyni. Dobra, to nie będziesz tak strasznie, jak się bałem, chyba. Chyba. Tu jest koteł, ale koteł. Polowanie na tanuki. Jakieś rzeczy, co mają ogon. O, tu są dusze, duchy. Efekt Omikuni. W świątyniach możesz ustawić karteczki z przypomnieniami znane Omikuni. Mogą one być dobre lub złe i tak też będą na ciebie wpływać. Wszystkie efekty Omikuni są tymczasowe. Jednocześnie możesz mieć aktywny tylko jeden efekt Omikuni, nawet po znalezieniu amuletu umożliwiającego utrzymanie większej liczby wspomnień. Potencjalne efekty uszeregowane od najlepszego do najbardziej pechowego. Daikichi. Przez ograniczony czas nagrody PD za pokonanie przebyszu są potrajane. Wrogowie nie mogą robić krzywdy. Kichi. Przez ograniczony czas obrażeniowane przez przebyszu są połowiczne. Shukichi. Przez ograniczony czas twoje PZ nie spadają poniżej poziomu krytycznego. Związki obrażeń od mgły. Shukichi. Przez ograniczony czas Meika otrzymana z sztafeteru ulega podwojeniu. Suwe Kichi. Wiatr niesie delikatne tony takiego tajemca Bon. Kyo. W pobliżu ukazują się przybysze. Dai Kyo. Twój poziom PZ pozostaje obniżony do 1 punktów. Ojej. Okej.
Dobra, zbieramy różne rzeczy. Ale nie wiem, gdzie mogą być te stworki. I czy ja je znajdę tak łatwo? To trzeba będzie po prostu zająć się czymś innym. Zaobserwowane. O. Co tu masz? Nekomata. Strzała i Katashiro. Złota miska do herbaty. Złocona miska rolna do japońskiej ceremonii parzenia herbaty. No dobra, więc hada questa z tymi stworkami tak łatwo nie zrobię. Więc po prostu zajmę się innymi questami. Ale wpierw muszę jeszcze znaleźć gdzieś tutaj w pobliżu. O, tu jest. Właśnie budkę. Automat telefoniczny. Oddamy te duszki. Trochę ekspo spadło. O, nowy poziom i kasa. Fajnie. Szybsze, naładowane. No tak. Idzie soda. Sporo tutaj z tych stoisk jest. O, taka uliczka. Okej, tutaj są chaty. Stworki. No dobra, musimy znaleźć te... Aha.
No i lampka. A to jakiś quest? Dziura, która wszystko pochłania. Dobra. Dobra, że kupiliśmy to szybsze pochłanianie. To się akurat przydaje. Te pieczęci są coraz trudniejsze z pamiętania. Model Agamy Kunie. Raz. Itsu made kakurenbo suru? Yatto aeta na. Dobra, gdzieś nas przenosi. Ojejku. Teraz oni, Tagami no kenbutsu ka? Co zreba ii? Hito ni kiku mae ni jibun de kanae ro. Hehehehe.
jeszcze ktoś? よくやった。あとはあの野郎だな。の。ここにあるもの、すべて俺のもの。そう思って消えていきな、強欲野郎。 Manualna pieczęć, okej. Ja?僕が体張ったんだけど、人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局すべてを失うがな。ザビリシム クルノコシチカ。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな。スボンドフクシカゼ。ポズビライメ。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。 Misja kończona. Moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!